Cześć, nazywam się Paweł Waszkiewicz, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie oraz fizjoterapeutą i prowadzę własny gabinet rehabilitacji. Ukończyłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studia na Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Ale co najważniejsze, jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. I powiem Ci szczerze, że spędziłem tam jeden z najlepszych lat w swoim życiu i z wielkim sentymentem wspominam tamten czas. Więc jeżeli nie wiesz, jaką szkołę wybrać lub masz jeszcze jakieś wątpliwości, to z czystym sumieniem mogę polecić Ci to liceum ze względu na wykwalifikowaną i przyjazną uczniowi kadrę, świetnie przygotowane sale dydaktyczne, obiekty sportowe, czyli to wszystko, co jest Ci potrzebne do zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji i umiejętności. No i cóż, to tyle. Trzymam za Ciebie kciuki. Spełniaj marzenia, a pierwszym krokiem do ich realizacji jest wybór odpowiedniej szkoły i mam nadzieję, że będzie nią stary ogólniak. Cześć! Szczęść Boże, witajcie droga młodzieży, nazywam się Adrian Zaworski, jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Pewnie się zastanawiacie też, dlaczego występuję w tym filmiku. Chciałbym Was przekonać do przybycia do tej szkoły. Jeżeli chcecie się rozwijać pod kątem naukowym, poznawać nowych przyjaciół, koleżanki, kolegów, to bardzo serdecznie zapraszam, aby przyjść do tej szkoły. Jeżeli nie boicie się dyskutować na różnego rodzaju tematy społeczne, polityczne, kościelne, naukowe i tak dalej, bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę w różnego rodzaju projektach, konkursach, ta szkoła to gwarantuje. Pewnie się zastanawiacie też, dlaczego warto przyjść do tej szkoły, a nie do innej szkoły ponadpodstawowej. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, jak wyglądają inne szkoły ponadpodstawowe, ale wiem, że tu jest dobra atmosfera. Można liczyć na nauczycieli, innych uczniów, na grono różnego rodzaju pracowników. Co prawda, niektórzy mówią, że szkoła chleba nie da, ale myślę, że ta szkoła akurat chleb da. Także Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, a obecnie jestem studentem trzeciego roku Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Linowej Geodezji, specjalizacja rozpoznanie obrazowe. To właśnie nauka w Feliksie pomogła mi dobrze zdać maturę, a co za tym idzie spełnić moje marzenie, jakim była nauka na Wojskowej Akademii Technicznej. Kadra jest specjalistami w swoich dziedzinach. Również możecie tam poznać osoby, które zarażą Was swoją pasją, tak jak mnie kiedyś trener Paweł. Zapisujcie się. Cześć, jestem Krystian. Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, a obecnie studiuję drugi rok kierunku lekarskiego na Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Właśnie nauka w Feliksie pomogła mi w realizacji tych celów, bo dzięki świetnym nauczycielom oraz przyjaznej atmosferze panującej w szkole zostałem bardzo dobrze przygotowany do matury. Dzięki temu też zdałem ją z wysokimi wynikami i pomogło mi się to dostać na moje wymarzone studia, dlatego też myślę, że warto wybrać Feliksa.
Nazywam się Magdalena Karpowicz-Rzeszotarska i jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowowińskiego w Braniewie. Od zawsze interesowałam się chemią i wiedziałam, że to właśnie ten przedmiot zdawać będę na maturze. Chemia w naszym liceum od wielu, wielu lat wykładana jest naprawdę na wysokim poziomie. Ja bez żadnego dodatkowego przygotowania, bez żadnych korepetycji zdałam maturę rozszerzoną z tego przedmiotu na bardzo wysokim poziomie. Świetnie przygotowana byłam także z matematyki, którą również zdawałam na poziomie rozszerzonym z języka polskiego czy też z angielskiego. Dzięki takiemu przygotowaniu aplikowałam do 3 warszawskich uczelni. Nie martwiłam się o to, czy gdzieś się nie dostanę. Dostałam się do 3 uczelni, na Politechnikę Warszawską, na WAT i na SWGW. Zdecydowana byłam na jeden kierunek, inżynieria materiałowa i tak się stało. Wybrałam WAT i to właśnie tutaj jestem od ponad 10 lat. Cześć, nazywam się Natalia Ptaśnicka, jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowowińskiego w Braniewie. 4 lata temu obroniłam doktorat i uzyskałam tytuł doktora nauk chemicznych i od tego czasu pracuję w Katedrze Biochemii Molekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Nauka w LO w Braniewie, świetna kadra nauczycielska, przekazana wiedza oraz wartości, szczególnie tutaj bardzo dobre przeprowadzone lekcje chemii, pomogły mi znaleźć się tu, gdzie teraz jestem, dlatego bardzo polecam Wam naukę w tym liceum. Zdałem w 2017 roku. Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii na kierunku Geodezja i Kartografia. Aktualnie planuję praktyki absolwenckie za granicą, jak i również studiowanie, dalsze kontynuowanie nauki na studiach magisterskich za granicą. Gdyby nie liceum ogólnokształcące w Braniewie, zdecydowanie nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem w tym momencie, na moim etapie życia i na moim etapie naukowym. Mówi się, że 50% to jest to, co sami wyciągniemy, a 50% to to, co zostaje nam przekazane przez nauczycieli czy przez szkołę. Aczkolwiek w moim przypadku ta proporcja była troszeczkę zachwiana, ponieważ uważam, że wyciągnąłem znacznie więcej niż te 50%. Jestem bardzo wdzięczny nauczycielom, na których trafiłem, bo dzięki nim zostały mi przekazane te fundamenty i te bazy, bez których dalej choćby nie wiem, jak się chciało, nie można ruszyć, a to jest bardzo ważne. Lecz za co jestem jeszcze bardziej wdzięczny? Za to, że pod ich okiem i dzięki nim nauczyłem się uczyć. A ta umiejętność pozostanie nam już do końca życia. Agata i obecnie pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Chemii. Oznacza to, że prowadzę zajęcia ze studentami, ale zajmuję się też pracą naukowo-badawczą. Nie byłabym jednak tutaj, gdzie jestem i nie zajmowałabym się tym, czym się zajmuję, gdyby nie wybór odpowiedniej szkoły, którą było Liceum imienia Feliksa Nowowińskiego w Braniewie. Szkoła ta dała mi bardzo solidne podstawy z chemii i z matematyki, które pozwoliły nie tylko dobrze zdać maturę i dostać się na studia na Wydziale Chemii, ale też bez problemu przejść przez te pierwsze lata studiów. Poza tym szkoła ta uczy nie tylko takiej wiedzy z konkretnych przedmiotów, ale uczy też odpowiedniego podejścia właśnie do samodzielnej już nauki, do samorealizacji i na pewno wykształciła we mnie takie odpowiednie ambicje, które teraz bez problemu spełniam. Uważam, że wybór tej szkoły na pewno będzie jednym z Waszych lepszych wyborów, który będziecie się wspominać przez wiele lat, bo szkoła ta da mi nie tylko wiedzę, nie tylko właśnie jakieś przygotowanie do samodzielnego życia, ale też masę super wspomnień, które pozostaną ze mną na całe lata.
Cześć, jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowotwiejskiego w Braniewie, a dokładnie uczyłam się w klasie o profilu językowo-społecznym, który wybrałam ze względu na swoje plany. Otóż od zawsze chciałam studiować psychologię, a dzięki byciu w tej klasie miałam zapewnione uczestnictwo w warsztatach na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, które jeszcze bardziej umocniło mnie w moich zainteresowaniach. No i teraz, dzięki nauce w starym, jestem studentką pierwszego roku psychologii, więc myślę, że naprawdę warto wybrać to ELO. To liceum pomogło mi przygotować się do matury i zdać ją na wysokim poziomie. Maturę rozszerzoną zdawałem z geografii, języka angielskiego oraz matematyki. Dzięki dobrym rezultatom udało mi się osiągnąć mój plan, jakim było dostanie się na Akademię Morską w Gdyni. Obecnie jest to Uniwersytet Morski. Ukończyłem tą uczelnię na kierunku nawigacja i po skończeniu udało mi się otrzymać licencję trzeciego oficera wachtowego w żegludze międzynarodowej. Obecnie jestem właśnie trzecim oficerem na statku. Cześć, nazywam się Paweł Paszak i 10 lat temu zostałem absolwentem liceum imienia Feliksa Nowowijskiego w Braniewie. Od tamtego czasu kończyłem studia na Uniwersytecie Warszawskim, na University of Kent w Wielkiej Brytanii z zakresu historii i stosunków międzynarodowych. Przez rok udało mi się też przebywać na stypendium rządowym w Chińskiej Republice Ludowej, a w tej chwili doktoryzuję się na Akademii Sztuki Wojennej z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Zawodowo pracuję jako analityk i konsultant do spraw Azji i Chin w sektorze organizacji pozarządowych. ELO daje solidne podstawy nie tylko z zakresu nauk ścisłych, takich jak biologia, chemia czy matematyka, ale także z zakresu nauk społecznych. Dlatego jeżeli ktoś rozważa karierę w tym właśnie kierunku, gorąco polecam uczęszczanie do tego liceum. Serdecznie, nazywam się Patryk Uroda, jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie im. Feliksa Nowowińskiego.
Ukończyłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Obecnie jestem nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem piłki nożnej, instruktorem fitness i aquaerobiku. Chciałem Was bardzo zachęcić do wyboru właśnie tej szkoły, gdyż będziecie świetnie mogli połączyć swój rozwój wiedzy naukowej, kulturalnej, połączyć rozwój swoich pasji, umiejętności sportowej, a wszystko dzięki świetnie wykwalifikowanej i przyjaznej kadrze nauczycielskiej. Ja wiem, że wybrałem dobrze. Wy też to zróbcie.